brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Witajcie, z tej strony Mr. Bobru, a to jest kolejny odcinek z gry Rock Legacy. Troszkę ostatnio pograliśmy na streamach, więc troszkę się przesunęło nam tutaj. Odblokowaliśmy nową klasę. Znaczy ci, którzy byli na streamie, to wiedzą, ci, którzy nie, to po prostu są zacofani. No i sobie weźmiemy Hokage, zrób mi kawę. Ogólnie mieliśmy rekord na streamie klasy, bo zebraliśmy aż 11 tysięcy. Wow. Co to jest, bo już nie pamiętam. Aha, to jest to shitostwo. Dobra, odbijam sobie atak. I udźwig. No, ogólnie mam teraz nowy hełm, który nam wypadł. Ogólnie tutaj mam też nowe rzeczy do zrobienia, jak Guardian Helmet. Manę zwiększa, HP obniża. Armor zwiększa 18, aż wow. I coś jeszcze chyba nam... O, tutaj coś. Aha, tutaj, że mam plus 10 gold bonusa, ale słabsze obrażenia i... magiczne i zwykłe. No i dobra, tutaj mamy runki chyba dobre wzięte. Jakieś nowe mamy. Tutaj nam coś spami, ale niech wie, że nie gardzę. Balding. Ale chamski. Tak. No i będziemy uderzać w trzeciego bossa. Ogólnie odcinek będzie około 20 minut. Bo myślę, że takie są najlepsze, bo je się najprzyjemniej ogląda. Nie trzeba spędzać przed YouTube'em jakiś, nie wiem, ale to ma obrażenia, Boże święty. Pokażę, zrób mi kawę. Nie trzeba przed YouTube'em spędzać już dużo, żeby obejrzeć odcinek. A takie 40-minutowe są fuck you. Męczące. To był Dumbass, to nie jest Dumbass. Take no damage. Może to nie będzie takie trudne. A? Pain bym uderzył w sufit. Nie zdążyłem przeczytać, zajebiście. Dobra, szukamy drogi na wieżę, ona gdzieś powinna być na górze. No shit, Bobru. Teraz tutaj. O, jak pięknie, mamy drogę na wieżę. Bo tam podobno jest boss, którego może nie tyle, że mam szansę pokonać, ale jest na pewno łatwiejszy. Jezu, no po co ja zaskoczyłem? Na pewno jest łatwiejszy niż ten w podziemiach. Tak mi pisaliście w live. Jezu, jakie to jest wredne. To jest bardzo fajna muzyczka, ale to już powtarzam się po raz setny. Wargen. No, myślałem, że go trafię. Zajebiście, dużo hajsu poleciało. Ale szmaty. Wow. Dobra. Idzie zajebiście. O Jezu. Dobra. Tutaj dużo hajsu leci. O, to był mimik. By the way. To są mimiki, czyli takie... O! Ranger Bracers. Ja pieprzę. No zdimage'uję te gówna dużo. Shit. Nie no, zaraz nie. To jest mimik właśnie. I to kolejny mimik, bo się rusza. Jest tak samo wredny jak Doomwas. Ja tam nie wskoczę nawet. O, tam on nie wskoczę. Chyba, że taka ninja arcja. No i super, mam dużo życia na bossa. O, 6 HP. Powinniśmy teraz zginąć jak śmieci jakieś. Czyli zginiemy jak śmieci jakieś. No właśnie. Ale teraz użyjemy architekta, ponieważ... Nie, w sumie nie doszliśmy do bossa, to po co mam architekt? Nie, dojdziemy do bossa, to użyjemy architekta. Bierzemy te ospeltifa, chcę zacząć się tą działa. W sumie. Czekajcie. Opuszczę. O, to jest fajne zaklęcie w ogóle. On jak zabija, to mu się regeneruje mana, więc powinno być spoko. I chyba całkiem mocno bije. Ciekawe, jak mocno mu się regeneruje ta mana. A,
To nam zsamane ciągle. Zajebiście wiedzieć. Good to know. No trochę tej many regeneruje, ale mogą być lepiej. Szaleństwa nie ma. Nie lubię magicznych klas. No dobra, sporo many regeneruje. To trzeba przyznać. Już mam całą. Ogólnie mam mało, bo ja nic nie dawałem w manę, wiecie, taką maksymalną. To mógł być mój błąd. Uważam, że to nie jest duży błąd. Ranger chestplate i tu jest mimik. Mimik to są te skrzynie wywalone. Boże, ja to nie lubię. Czasami coś takiego od dawna dostaję, że naprawdę. Może znajdziemy bossa tym. Z paltifem chociaż. I sobie później architekta już... O! To jest pewnie... A jakże. Nie wiem, czy z tym walczyć w ogóle. Nie, spieprzamy stąd. To całą manę zwaistowaliśmy. A wiem, to jest to pomieszczenie. Przydałby nam się jeszcze triad, że... nie patetyk, tylko... Boże. Pedant, że... Zaczyszczenie rzeczy dostajemy manę. Hajsu sporo. Rzeczy mogą takie diamenciki ze skrzyń wypadać. Z tego co słyszałem... Zresztą... Nie tyle, że słyszałem, no ale już to dużo razy powtarzaliście. To... Wow. To ogólnie po przejściu gry mamy jakby drugie przejście. I to się nazywa New Game Plus, coś w tym stylu. Dobra, jeszcze... Już myślałem, że to jest całkowity koniec wieży. Okazało się, że jeszcze coś od nogi. W ogóle naszą mieczeń widać. Aha, rozumiem. Zdaci wiecie. Jezu. Dobra, czy on dostaje obrażenia? Nie, to nie przychodzi do obrażenia. What a shame. Czy mi nie mogę odpalić czaru? Aha, musi odpalać czar. Czy nie jest? Nie, spalić jest za słabe, jeżeli się ma tak mało many jak ja mam. To będzie od Sheer Crow and Failo. Tak do nazwy. Jeszcze tu mimika widzę. Fuck. Fuck my life. Barbarian Kinga albo Hokary bym chciał. Z Paltifem da się grać, ale... Trzeba mieć... O, Barbarian Queen tam jest. Cięcie chwila. Okej, wracamy do nagrywania. Bierzemy Barbarian King. Która nie ma żadnych triatów, czyli jest po prostu spoko. I spróbujemy z ten hełm zrobić. I on kosztuje tylko. Stać nas. Armor nam bardzo mocno wzrosnął. Choć HP trochę spadło, ale będziemy twardsi. O, fajnie wygląda ten hełmik. Nie powiem. Dobra. Jesteśmy wolni, ale... Fuck. Ale to nasz plus chciałem powiedzieć. Rzeczywiście plus. Dostałem w mordę od razu. Dobra. O Jezu. Barbaria King ADHD, to by było coś. To by robiło grę. W ogóle jakoś mało rozwalam, nie wiem. Ostatnio na live też tak mało rozwalałem. Nie, no w sumie na live to sporo rozwalałem. Ja już teraz jestem przyzwyczajony do tego. Muszę pamiętać o tym, że mam krzyk. No. O Boże. Ale patrzcie, słabo nas biją. Dostaliśmy już parę strzałów, a w sumie nie mamy jakichś poważniejszych obrażeń. Sprawdzimy się też, chyba jakieś mięsko znaleźliśmy po drodze, ale... Ale mimo wszystko jest... No czemu mi się to nie chce zrobić? Okej. Okay. Aha, to jest taki pokój niespodzianka, w którym nic nie ma. O, jest przejście do... Teraz tylko do bossa dojść. To będzie mieli już checkpoint taki. Będzie mogli architektem tam się tepać. Czyli no... Architekt nam zrobi takie same lochy i będzie mogli teleportu użyć. O, te shinobi śmieszne. Ach, miss. Gdzie to... O Jezu, to jest dla dwarfów. Byłaś tam. O, korupt Vanguard. Dobra. Nieźle.
Dobrze, jest. Przelecie cięcie. Jeszcze jedno, przepraszam was, ale muszę coś zobaczyć. Okej, przepraszam was za te ciągłe cięcia. O jest. Ale niestety jakoś tak wyszło. Fuck. To jest ciężkie. W ogóle jestem ciekaw, czy można stakować architekta. Czy wziąłem coraz więcej minusowego bonusa kasy dawał, czy jak to będzie działało. Ach, mam cię wilku. Powiedział Azerjavet. Pozdro dla kumatych. Dobra, gdzie może iść ten boss? Sade Palon, czy jak on tam się nazywa? Ach, shit, wiecie. Wiem jak to zrobię. No shit. A jednak mnie to słabuje, po 40 to chamie po 70... Nie, no nie wiem po ile mnie to pił, nie idę. Oszukiwą. Ale zaraz padnę ten siak. Jestem za mało ostrożny, ale po prostu chciałbym do tego bossa dojść jak najszybciej. O, Doom Trade. Dobra, na 3 hity dobiorę. Barbarian Kingiem. Wow. Doom Trade kolejny? Jest zdrajca. No tak, zły zdrajca. Doom to zagłada w sumie, albo zło, nie wiem w sumie jak to przetłumaczyć. Tak dokładnie, dokładnie. Ale tak czy siak... Doom Trade to jakiś taki, no nie wiem... No kurwa, gnój po prostu. Ale fajnie, że ty przyszedł. Dobra, dużo hajsu. Będę kolca dole. A ja jeszcze. Techno Damage. Nie wiem, czy jestem na targotów. Nie wiesz. Znowu nie doszliśmy nawet Barbarian Kingiem. To jest... Ale dobra, mam Kraina Barbariana. Będziemy słabiej widzieć. Rzeczy, które są daleko. Jesteśmy utalentowani, ale z paroma minusami. Dobra, zacznijmy, co tam jeszcze nam w sumie wypadło. Armor, i to o 13, aż wow. Bierzemy. Tu już mamy 64 armora. To jest zajebiste, jesteśmy twardzi jak... Wóz tęga pała. Dobra. Wow. Worek z klasą wypadł. Oj. I tak będziemy dużo zdobywać, nawet architekt zabiera 10%, jakby po 4... My zdobywamy teraz 140% kasy. Będziemy zdobywać 110... Aha, ciekawe, coś tak jakby stakuje. No ale nie, pewnie nie. Będziemy zdobywać 110% kasy. Nie ma tej Dumbasa. Mnie to cieszy. Dobra, znaleźć przejścia wieżę. Tutaj nie, tu nie będzie, ale jest jakaś ta. Jest Dumbas. Już go nie ma. Teraz tędy. To jest już teraz tak prosty, ten poziom zamkowy. Że naprawdę. Żal. Nie no, kiedyś to było ciężko, przecież pamiętam jak tutaj się męczyliśmy. I padaliśmy na Dumbasach. To były czasy. Musimy Magic Damage i ogólnie magię powoli zacząć zwiększać. Zresztą, że te postacie będą miały potencjał. Dalej mi się najbardziej podoba ją postacie walczące. Takie jak Hokage czy Barbarzyńca. Flinky. Flinky and Flunky. Flippy Flop. Może to jest na wie... O, jest na wieży. Zajebiście. 480 HP, 70 armora prawie. O Jezus, spadł ten deal. Wow, to było świetne. No nie, a po 24 nas biją. To jest nieźle. Czy tamten nas walną za 24? No nie, Doom was, Doom Trade. I mean. Przepraszam was za te ciągłe cięcia, ale słyszycie u mnie ciągle coś się w tle dzieje. Wow. Mam nadzieję, że w końcu skończę ten odcinek. Dadzą mi to dograć. No, come on.
padł! No nie... Show them no mercy, fuck! Ale fart, że tego uniknęliśmy. Dobra, ty. Curse? Nie, rage. Curse. Network. Dobra, może tutaj, o! Journal? Żartowałem, nie tak to się czyta. Ale w sumie... Uważajcie, że to się czyta Journal. To będzie tytuł pewnie odcinka. Journal... Journal 22. W sumie całkiem fajna nazwa. O! Worew. Wargen. Worew. Co to jest Worew? To... W czymś był boss jakiś. Nie pamiętam w czym. Możecie mi przypomnieć w komentarzu, jak ktoś kojarzy. Worew. Czym to było? Weronika, pozdrawiam Weronikę. Klejnuty. Mam nadzieję, że przeszkadzam na rywaniu. Exactly. Nawet jej nie odpiszę, to będzie wiedziała i będzie dalej trollowała. Miałem z nim porać na stajni ogarów, ale... Tu nie powinno być bossa Kiroś? A nie, to są mimiki na dole. Ale szarża. Mam nadzieję, że przeszkadzam na rywaniu. Dobra. No i ten pedalski elf. Znaczy portret właściwie. Tylko nie auto. Kto narysuje twój autoportret? Może Pablo Picasso? Oparcie nam się zmieniają zaklęcia za jakiś czas. Śmieszne. Ale śmignąłem niczym wiatr. Wiatr. Dobra, teraz tutaj idziemy. Hopa. Guardwars rozwalony. Rozzywany. Wow. Dobrze kryty przed. Planki. Dobra, ale trzeba spokojnie, to poprzechodzić. Ale... Dobra, trochę... O! Ogólnie zawsze jakieś wyliczanki działał, nie wiem, NCPNC, czary mary, twoja stara, twój stary. No widzicie, nie zadziałało, bo to była głupia wyliczanka. I zabrałem kasę, czyli jednak da się u niej przegrać. Czyli miałem tyle razy warta. Jezu. No co mi trafiło? Dobra. Jezu. To było dobre. A to było złe. O Jezu, Hulk, mijam go. Take no damage, dziękujemy już w tym pomieszczeniu. Teraz padłem na Hulka. O jest. Jest, zajebiście, to użyję marki Terta, jeszcze raz spróbujemy, po czym kończymy odcinek. Teraz dwie próby pokonania bossa. Guardian Bracers, fajnie, trochę hajsu. Dobra, jak to się nazywa? Sierra de Leone. Nasienie. Ponce de Leon. Ponce de Leon. O, tu by się Hokage przydał. Ten ciągle... Szarczować będzie w noi. Wow. Nie to. Aj. Rocharsza takimi schodkami drwaj, tylko... Fuck. Jak tu dużo tego ognia i tych... Kolczatek. Właśnie mi to ZUS wyjąłeś. Stary. Sasha Ray. Dobra, teraz próbuję jeszcze raz dzięki architekterowi. Dobra, architekter... Co ja powiedziałem? Hokage, zrób mi kawę, jest? Dobra, bierzemy. I to dziewczyna Hokage. W sensie... Hokage po prostu. Hokage kobieta. Dobra, architekt. 60% golda, czy on tak powiedział? Czy on powiedział 60% golda? Ale mnie w sumie klasa nie jara, ja jestem po prostu...
O, właśnie tam. Yeah. Dobra, jest full HP, tylko HP i tak nie jest za dużo. Dobra. Ale jesteśmy szybcy, będziemy dobrzy tutaj. Trzeba szybko zdamage'ować. No, serio. No, dobra, sfailiłem. Dobra. Ja pieprzę. Jezu. O, jestem w dupie. Przydałoby się trochę więcej życia w sumie. Ale dobra. Zobaczmy jeszcze, może jeszcze... Za czym czy będzie można drugi raz użyć? O, mam Hokage Trainera. Dobra. 27 golda. Tak grubo. Można ciągle go używać. Wow, to jest OP. Na bossów. Ale bierze sobie czasy duży dziadek. Dobra, jeszcze raz. To popróbujemy tego bossa. Może w końcu nam się uda. Metodą prób i błędów. Szyszura przed chwilą na cięciu. Próbował mi się wciąć. I teraz mu się w końcu udało. W takim kulminacyjnym punkcie mi się wcina. To jest brat. No. Dupa, nie da się to przejść. Jestem żałosnym śmieciem. Nie. Naprawdę jest ciężko. Może jeszcze jakaś inna klasa nam się trafi. Paladyn, może paladynem spróbuj. Albo asasynem. Który jest bardzo chudy. I pierdzi. Nie wiem, dlaczego mi to śmieszy. Dobra. O, chyda. Jeden gold nam zabrał. Aby się nie ostrał z bogactwa. Dobra. Jeszcze raz. Mam teraz więcej życia, heroś. I możemy krytyki sadzić. Może krytykami go zniszczymy. Możemy blokować, ale w sumie to nam się nie przyda. Jestem ciekaw, jak jeszcze slime będzie działał. A, dostał. Zgarnął potężną krytykę na japę. Jezu, to nas odpycha. Dobra. No, co? Nie, ja nie mam z nim szans najmniejszych. Ja pieprzę. O, dupa. Nie, dobra. Kochani, ja sobie poczytam jednak o tartykach może. Chociaż jeszcze może to pokombinuję. Znaczy się, tak wyglądała moja potrójna failowa walka z bossem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapominajcie o łapce w górę. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło. No i hej, pa pa.